Wracamy na ring, a w nim już Edge oraz ten, z którym chciał się zmierzyć. Lider Nexusa i zwycięzca pierwszego sezonu NXT, Wade Barrett. No, to wreszcie ziściły się jego marzenia. Trafia wreszcie do prawdziwego WWE. Tu rozpoczyna już pojedynki z zawodowcami. No i jak na razie nie najgorzej sobie radzi. I proszę, ale właśnie, czy sobie poradzi? Wiemy, że był najlepszy z żółtodziobów, ale tu już nie przelewki. Edge to prawda jest wyjątkowym zawodnikiem, doświadczonym, ale to nie jest powiedzmy Big Show ani żaden z tych olbrzymów, a świetnie sobie radzi z żółtodziobem. Powiedzmy sobie szczerze, Wade Barrett wypłynął na najgłębsze wody, jednak pamiętajmy o jednym, że Nexus czai się wszędzie i może pojawić się dosłownie w każdym momencie. Czy tak będzie? Czy Wade Barrett będzie chciał pokazać, że jest w stanie w pojedynkę pokonać Edge'a? Oj, może być różnie. Póki co Irish Whip i potężny spear w narożniku. Pięknie. No tu masz rację, rzeczywiście trzeba myśleć o tym, co będzie, chociaż pamiętasz, zaskoczył nas wtedy w walce z Markiem Henrym i to było naprawdę niesamowite zjawisko, ale tutaj na razie nic się na to nie zapowiada, chociaż proszę i teraz potężny Big Booty. I nie ma, nie, utrzymał się jeszcze w ringu Edge, ale jest już teraz w defensywie, a Wade Barrett pokazuje, na co go stać. Potężny Big Boot Edge poza ringiem, ale Andrzej, wracając do Marka Henry'ego, tam Nexus również się pojawiło. Co prawda nie interweniowali w walce, ale wystarczyło, aby rozproszyć Marka Henry'ego. Wtedy Wade Barrett wyszedł ze swoją akcją kończącą. Jakimś cudem podniósł olbrzyma, cisnął nim o matę i w ten sposób wygrał. Ale póki co teraz akcja przeniosła się za ring i Wade Barrett rozdaje karty. Tak jest, to prawda i ciekaw jestem, czy i tu się czasami Nexus nie pokaże, żeby nie było wątpliwości o paska na ramieniu z literką N i to może być różnie, ale jak na razie Wade Barrett świetnie sobie sam radzi, teraz on cały czas jest w ataku. Sędzia przypomina, że nie wolno dłużej niż 5 sekund atakować przy jednej pozycji, ale niewiele sobie z tego robi. Teraz niesamowita akcja, duszenie na linach. Szybko znalazł drugą pozycję, aby wykorzystać to, że Edge jest przy linach. Jednocześnie teraz podciąga go odliczanie, ale Edge był na tyle przytomny, aby przerwać je i walka trwa nadal. Wade Barrett teraz jest w ofensywie, momentalnie wychodzi z chinlockiem, zablokował głowę Edge'a. No i teraz chodzi o to, aby jak najszybciej Edge wyszedł z tego, ponieważ to duszenie może znacznie go osłabić. To prawda, ale no, trzeba przyznać, że Wade Barrett ma warunki i to lepsze warunki niż Edge, co by nie powiedzieć. No, jedynie doświadczenie przemawia zdecydowanie za Edge'em, jak i osiągnięcia, ale no, widać, że młodzież się już zaczyna powoli dobijać do tych najlepszych, ale czy wystarczy? Dobrze zrobić. Zrobił Edge, wstał, zrobił sobie miejsce na łokieć. Jeden, drugi, trzeci wyzwolił się. Odbicie z linii. Potężny close-eye, ale również w tym czasie Wade Barrett wyszedł podwójny. I teraz chyba sędzia rozpocznie liczenie. Tak jest. Zwrócił uwagę, że ani jeden, ani drugi nie wstaje. I zaczyna liczenie. Sędzia już doliczył do dwóch. Póki co obydwaj na deskach. Edge chce się dogramolić, doczołgać do liny. W ten sposób próbuje podnieść się, ale Wade Barrett robi dokładnie to samo. Sędzia nieubłaganie odlicza, ale teraz już wychodzi pierwszy z uderzeniem Edge. Kolejny cios. Wade Barrett przy linach. Jeszcze raz Edge atakuje prawym zamachowym. Będzie Irish Whip nieskontrowany. Edge odbity od linii. Świetny atak z wyskoku. Wade Barrett desperacko podnosi się, od razu trafia pod clothesline. Widać, że w tym momencie jest w świecie Edge'a, a ten szykuje się z DDT, nie ma mowy. Minięty clothesline i ściągnięcie do maty. Edge błyskawicznie doskakuje do Wade'a Barretta, przypina, ale nie, sędzia dolicza do dwóch. Ale było blisko, ale teraz naprawdę było blisko. Już sędzia zamachnął się, żeby klepnąć trzecie przyłożenie, ale niestety nie. Ale co robi Edge teraz w tej chwili? Wchodzi na drugą linię, ale zbyt długo się zbierał. Zauważył to Wade Barrett momentalnie. Prawie sierpowa, teraz jeszcze potężne uderzenie z nogi. Wejście, no oj, oj. Szykuje się akcja końcowa, ale za długo to trwało. DDT, Edge kontruje. Wspaniale, w tym momencie wszystko może się
zmienić. W tym momencie Edge może wyjść zwycięsko z tego starcia. Wykonał wspaniale execution teraz Wade Barrett w poważnych tarapatach, ale zwróć uwagę, że Edge chyba jeszcze chce dodać coś do tego wszystkiego. Jeszcze szykuje jedną akcję, którą wyeliminuje Wade'a Barretta. Znamy to szaleńcze spojrzenie, te gesty. To jest właśnie Edge gotowy na wykonanie Spira. Teraz Wade Barrett już tylko, ale nie. Wydostaje się z ringu i chyba robi najlepszą rzecz z możliwych. Tak jest, kątem oka zauważył, że już Edge był właściwie w ruchu, żeby wykonać swoją koronną akcję, ale zauważył, uciekł, tak jest, bardzo mądrze, przytomnie się zachował, bo mogłoby to się dla niego już wtedy ostatecznie zakończyć, a taki jeszcze stoi przed szansą, chwilę odpocznie. Już chyba wiemy, o co chodzi. A teraz szybciutko zorientował się Edge i uciekł. No i teraz Edge wykonał bardzo sprytny ruch. Nie dał się zaskoczyć, nie dał się złapać na ringu. No i widzisz, Paweł, rzeczywiście nasze obawy się sprawdziły. Wiemy już, że Wade Barrett nie chce nic udowadniać. On tylko chce czuć, że ma dominację nad wszystkim. Edge zaskoczony, ale teraz z kolei właśnie ucieczka była jego najlepszym rozwiązaniem. A powiem najpierw Wade Barrett, teraz Edge. Powiem ci tak, że gdyby była możliwość, to pewnie chciałby wygrać sam ten mecz i potem pokazać swoim, że jest najlepszy. A tak niestety musiał ich wezwać.